Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam dzisiaj na poradnik, który przyda się wszystkim posiadaczom telefonów komórkowych, w szczególności smartfonów, w których mamy slot na kartę microSIM. Pokażę Wam tutaj, jak w kilku prostych krokach przyciąć kartę z formatu miniSIM, czy takiej klasycznej, mowa tutaj o tym rozmiarze, do formatu microSIM, który stosowany jest już w wielu smartfonach. Od razu zaznaczę Wam, że operacja ta nie trwa długo i nie trzeba specjalnego przygotowania, wystarczy kilka prostych narzędzi. Natomiast przede wszystkim należy podejść do tego rozważnie i ze spokojem, ponieważ jeśli zrobimy to nieostrożnie, niepoprawnie, możemy uszkodzić kartę i będzie ona nadawała się tylko do wymiany. Zapraszam do oglądania. Witajcie, z tej strony Marcin. Jeśli chcecie zobaczyć więcej recenzji i poradników w moim wykonaniu, znajdziecie je na moim kanale. Wystarczy kliknąć napis subskrybuj. Zapraszam! Ok, moi drodzy, więc o co chodzi? W większości smartfonów stosowane są nadal karty typu mini SIM, format mini SIM, czy taki najbardziej jeszcze w tej chwili popularny rozmiar karty, która wygląda tak. Natomiast niektóre smartfony, w tym chociażby Nokia Lumia 630 i inne, mają już, jak widzicie, dużo, dużo mniejsze miejsce na samą kartę SIM i taka karta nigdy w życiu nam nie wejdzie. Trzeba ją po prostu dociąć do takiego rozmiaru. I zaraz Wam pokażę dokładnie, jak to zrobić i czego będziecie potrzebować. Kartę z takiej na taką można też wymienić praktycznie w każdym salonie swojego operatora. Jednak raz, że musimy się tam udać. Dwa, że kosztuje to od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych w zależności od operatora. Tak więc jakiś problem to jest. Natomiast żeby sobie samemu kartę przyciąć, jedne co trzeba pamiętać, to aby być dokładnym i precyzyjnym, wtedy na pewno nam się uda. Więc moi drodzy, co nam będzie potrzebne? W internecie możemy znaleźć sobie wymiary takich kart dokładne i samemu jakby zrobić szablon, ale możemy też znaleźć gotowe szablony, które wyglądają chociażby tak. Wystarczy wpisać chociażby szablon microSIM i powinno Wam wyskoczyć coś takiego. Pamiętajcie, żeby wydrukować to w skali 1:1, inaczej wymiary nie będą się zgadzać. Najlepiej sobie później wziąć jeszcze po wydrukowaniu kartę i przyłożyć, czy to faktycznie jest ten wymiar. Jeśli wydrukujecie niepoprawnie, to na przykład może Wam wyjść coś takiego, czyli za duży szablon. Dlatego ja po wydrukowaniu polecam sobie przymierzyć. Tak więc pierwsza rzecz, najważniejsza, szablon z dokładnym wymiarem tej karty. Druga rzecz, która się przyda, taśma dwustronna, aby przykleić sobie tą kartę do tego szablonu, tak żeby nam się po prostu nie przemieszczała. Jakaś linijka oraz pisak, najlepiej cienki, czarny, taki do płyt, żeby nie robić zbyt grubej kreski, którym sobie odrysujemy na naszej karcie linię cięcia. Następnie do cięcia ostre nożyczki lub nóż do tapet, co kto woli. I na koniec przyda się jakikolwiek pilniczek do paznokci lub coś podobnego, żeby sobie wyrównać tą kartę, dotuningować do końca. Tak więc zaczynamy. Ok, przycinamy sobie pasek taśmy dwustronnej. Staramy się, żeby nie był większy niż sama karta, ponieważ może nam to przeszkadzać w cięciu. Naklejamy na kartę. Oczywiście chip musi zostać z drugiej strony, nie zaklejamy chipa czasami. Odklejamy i teraz, moi drodzy, staramy się jak najrówniej nakleić tą kartę na ten nasz szablon. Jeśli by nam nie wyszło, to najlepiej zerwać i przymierzyć jeszcze raz. Ok, myślę, że będzie w miarę dobrze. Teraz co należy zrobić? Musimy sobie tą kartę ściąć i to praktycznie z każdego boku. Tutaj od góry długie krawędzie oraz po skosie, a następnie będziemy jeszcze jeden mały element docinać. Na razie musimy sobie obrysować samą kartę. Starajmy się przykładać równo z linią, ponieważ lepiej ściąć troszeczkę mniej tej karty niż za dużo i sobie to potem stuningować na przykład tym pilniczkiem, niż właśnie przesadzić, bo jeśli zetniemy za dużo, to już nic z tym nie zrobimy i karta może się odpowiednio nie trzymać w naszym telefonie. Tak więc ciąć będziemy po liniach, ale raczej po zewnętrznej części. Tak więc staramy się tak, żeby
to nasze odrysowanie stworzyło jedną linię z tym szablonem. Ok, więc to jest ta pierwsza faza. Teraz musimy sobie to wyciąć. Żeby było nam łatwiej, możemy sobie troszkę tej kartki ściąć, żeby nie przeszkadzała. Moi drodzy, pewnymi ruchami tniemy według tej kreski, przytrzymując oczywiście mocno ściśniętą kartę SIM z tą naszą kartką papieru, ponieważ to jest przyklejone co prawda, ale lepiej to jeszcze zaasekurować i sobie tniemy. Ta karta jest dość twarda, ale dobre nożyczki sobie z tym radzą. Jak widzicie, udało mi się uciąć w miarę równo. Teraz bierzemy się za pozostałe krawędzi. Tutaj ścinamy tylko odrobinkę, tak jak idzie linia, ponieważ widzicie, że sam chip jest już blisko, więc nie będziemy przesadzać. Ok, teraz tył. Tutaj mamy troszeczkę więcej zapasu, więc możemy sobie porządnie te nożyczki przyłożyć i wykonać jedno cięcie. I przy okazji to Wam mówię jedną rzecz. Jeśli drukujecie sobie taki szablon, warto sobie wydrukować dwa. Dlaczego? Ponieważ jeden już praktycznie pocięliśmy. Żeby stuningować kartę do końca, przyda nam się jeszcze drugi szablonik, gdzie mamy też takie dokładne ścięcie. Ok, i ostatni brzeg. Teraz zobaczcie, powstało nam coś takiego. Możemy już odkleić sobie tą kartkę z taśmą dwustronną, ponieważ nie jest to nam już w tej chwili do niczego potrzebne. Ta kartka jest przeszłością, a jeśli zapomnimy o tym, to po prostu nie wciśniemy karty do slotu, bo będzie zbyt gruba. Mamy już coś takiego. Widać oczywiście te linie, które sobie narysowałem, widać pewne nierówności. Po to właśnie mamy pilniczek, żeby sobie to delikatnie wyrównać. Zobaczcie, już mamy prawie równo z kreską, garb zniknął, tak więc tym sposobem będziemy sobie kartę dotuningowywać. A tutaj, teraz jak przyłożymy, widzimy, że zostało nam jeszcze jedno cięcie. Tak więc ponawiamy proces. Jeśli chcecie, możecie sobie tą kartę jeszcze raz przykleić albo po prostu dokładnie przyłożyć i zrobić kreseczkę. Ponownie lepiej, żeby ta kreska była troszeczkę bardziej wysunięta do przodu niż schowana, bo jak zetniemy sobie za dużo, to kaplica. I mniej więcej widzimy, że wszystko pasuje do naszego wzorca. Teraz pozostaje jeszcze ściąć ten kawałek i wszystko wyrównać. Tak więc ścinamy. No i widzimy, że kształt już plus minus oscyluje w tym naszym szablonie, natomiast trzeba jeszcze sporo tutaj doszlifować. Widzę, że dół mam tutaj sporo za duży, więc ja sobie to teraz przyszlifuję i za chwilkę do Was wracam. Po skończonym szlifowaniu lepiej kartę oczyścić, chociażby ją przetrzeć papierkiem lekko zwilżonym albo po prostu odmuchać. Mniej więcej ta karta pasuje, teraz najlepiej już sobie przymierzać do samego telefonu. Jeśli się okazuje, że nie wchodzi, trzeba ją jeszcze troszeczkę tuningować. Ok, w tym przypadku jest jeszcze za gruba, tak więc trzeba ją jeszcze spiłować. Ok, kolejna przymiarka, karta już
początkiem weszła, natomiast widać, że jeszcze jest za gruba, bo nie chce wejść dalej. Tak więc teraz już delikatnie, bez przesady sobie ją piłujemy. No i próbujemy po raz kolejny. Ok. I proszę bardzo, karta weszła do końca. Teraz jeszcze trzeba sprawdzić, czy czasem nie mamy troszeczkę za dużo z tyłu, czy będzie haczyło o baterię. A więc tak, przyda się jeszcze troszeczkę tył oszlifować, bo bateria haczy. Ponowna przymiarka karty. Ok, bateria weszła. No i teraz ostateczny test. Czy telefon zobaczy tą naszą kartę SIM? Tak więc pozostaje włączyć i chwilę poczekać. No i wchodzimy w ustawienia, widzimy, że jest tutaj karta SIM. Tak więc telefon widzi sieć plus i nie ma żadnego problemu. Tak więc przycięcie takiej karty to jest do 15 minut. Jeśli sobie wydrukujemy szablon, przygotujemy narzędzia i tak dalej, naprawdę będzie to bardzo szybki proces. Zaoszczędzimy od parunastu do kilkudziesięciu złotych, no i też zaoszczędzimy sobie wycieczki do salonu. Ale jeszcze raz na koniec powtarzam, robicie to na własną odpowiedzialność, żeby była gwarancja, że to się uda. Trzeba przygotować się dobrze i zrobić to starannie. No i przede wszystkim najważniejsze, nie uszkodzić chipa w trakcie przycinania. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego poradnika. Mam nadzieję, że Wam się przydał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i to by było na tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.